Siema, witajcie, ja jestem Daryl, a to kolejny odcinek z Guild Wars 2. Dziś wam zaprezentuję walkę z dużym bossem. Jest to jeden ze smoków otaczający tą grę. I zobaczycie, jak wygląda walka właśnie z takim stworem. Jak sami widzicie, dużo się dzieje na ekranie. Jeszcze tylko muszę zmienić ustawienia. Okej. Po lewej stronie, po prawej stronie, jak widzicie pewnie, to jest pasek życia danego stwora, danego bossa. No i oczywiście, gdy spadnie do zera, event jest wygrany dla nas. To muszę z tym wyjść. Na dole mapy widzicie takie czaszki białe, to znaczy, że NPC-ty albo jacyś gracze nie żyją i trzeba ich powoli skrzeszać, co nie jest zwykle łatwe. No, ale póki co mnie otaczają jakieś mobki. Okej, tutaj jeszcze coś. Tutaj się otoczył jakąś bramą. Trzeba ją rozwalić. Okej, walka, no jak skończyła się wesoło dla nas, złoty medal. Tutaj poskrzeszam graczy jeszcze. Oczywiście, gdy skończymy jakąś walkę z dużym bossem, którego właśnie jak teraz zauważyliście, pojawi się nagle na świecie, albo podczas wykonywania eventów, to zwykle za takiego bossa jest skrzyneczka i w niej są jakieś itemy dla nas. No i trochę złota. Jakieś medaliony jeszcze. Okej. Tutaj mam boosty do poszczególnych itemów. Włóki, jakieś różne rzeczy. W sumie nic sobie tak niespecjalnego, ale zawsze dużo doświadczenia i pieniędzy zawsze weszło na nasze konto. Ja już mam 66 poziom, czyli już prawie końcówka gry. I zobaczycie teraz jakiś jeden z innych eventów, trochę mniejszych, ale równie fajnych. Ok, daleko nie musiałem szukać. Tu mam trochę dłuższy event, który polega na obronie kilku reaktorów, powiedzmy. I atakują nas takie wężowate lubki. No oczywiście tutaj zawsze mam podane, co musimy zrobić w danej chwili. Albo ile czasu jeszcze brakuje do ukończenia tego. Tutaj mamy napisane, że za 4,5 minuty zostanie ukończony ten event i mamy jeszcze 5 całych tych jednostek reaktorów do obrony. No, ale jakoś nigdy się nie zdarzyło, żeby po prostu event się źle skończył dla graczy. Dobra, ja to trochę przewinę, bo to 4 minuty nie będę wam pokazywał tego całości. Tylko przewinę do ostatnich sekund, czy tam minut. Okej, po krótkiej przerwie zostały jeszcze tylko 2 minuty tego eventu.
Teraz powinny się pojawić kolejne fale przeciwników. To widzę, że tutaj elementalista daje sobie radę. Co do ostatniego filmu związanego z konkursem, jednak będziemy musiał trochę poczekać, ponieważ mało osób się zgłosiło do niego, ale bez obaw nagrody cały czas czekają. I jeśli jesteście nadal zainteresowani wzięciu udziału w tym konkursie, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu. A tu już wykańczam tych ludków. Jak zwykle, jak dużo graczy jest, to dużo się dzieje na ekranie. No, jak skończy się ten event, to zobaczycie jedną z ciekawszych rzeczy związanych z levelowaniem i również z achievementami. A pojedyncze są dość ciężkie, bo to 69 poziom. A ja mam 66, mimo że jakiś dziwny trafem mi zmniejszyło do 65. Ok, event zakończony. Złoty metal stałem. I oczywiście zostałem pieniądze, punkty karmy, które już są bardzo fajne. I już czasem można kupić naprawdę fajne przedmioty. Ale zwykle, gdy wykonujemy jakieś akcje w grze, to nasze są podsumowane achievementami. Tutaj mamy pokazane dzienne zapotrzebowanie na achievementy, powiedzmy. Czyli żeby odblokować taką skrzyneczkę, potrzebuję 60 mobków zabitych, ich 15 rodzajów, 20 rzeczy do zebrania oraz wzięciu udziału w 5 eventach. Niestety ten smok, z którym walczyłem, nie zaliczyło jako ten event dzienny, więc niestety musiałem powtórzyć ten, co oglądaliście przed chwilą. If you and your fellow warriors hold this ground with us, you will have your land again. We did not come all this way to watch the death of our breeding grounds. We will fight for our young, not yet born. Today, tribes that once warred with each other stand united. Then man the turrets and hold the line. Nie mogę się zamknąć jeszcze raz. Dobra. Zamknęli się już tam wszystko powiem. Oczywiście są też jest skrzyneczka za wykonywanie całego miesiąca. Ja mam tutaj już 30 bossów zabitych, 100 eventów zakończonych. No niestety trochę polegam, jeśli chodzi o odzyskiwanie przedmiotów. Jakoś mnie to nie kręci, wolę po prostu sprzedać i mieć z tego kasę. Tutaj oczywiście mam za zabójstwa, jakieś dodatkowe rzeczy, które wykonuję, za PvP, za kwasy sprzedaż, ktoś mnie bije, za odwiedzanie świata też mam 134 lokacje odwiedzone. Tu jakieś rzeczy związane z modą, tutaj związane z używaniem naszej broni, związane z community. Tutaj jest związane chyba z Hall of Monuments, to jest to, co było w Guild Wars 1. To jakieś inne aktywności oraz typ świat kontra świat. I oczywiście, gdy wykonamy wszystkie wymagania, to oprócz tego, że na przykład zabijemy tych, na przykład, że zdobędziemy te maksimum i te dwa punkty achievementu, to oczywiście też dostajemy doświadczenie, co zwykle nam pomaga właśnie levelować. No i teraz możemy odebrać naszą nagrodę. Tutaj dostajemy monetę, która
pozwala nam wykonywać lepsze przymioty w specjalnym miejscu. Oczywiście doświadczenie i pieniądze. Akceptujemy. No i tak sprawa wygląda co dziennie. 60 mobków zabitych, paru rzeczy zrobienia. Bardzo fajny motyw, który przypomina trochę daily questy z WoWa, ale nie są aż tak męczące, żeby się nimi nie znudzić. Tu jeszcze mam kolejny event. To na razie się nie zajmował. Ok, teraz jestem w innej części świata. Już dla osób od 60 do 70 poziomu. Góra Malestorm. I teraz wam pokażę, skoro że mówiłem już trochę o skrzynkach, to pokażę wam jeszcze jedną skrzynkę. Jest to Black Lion Chest, który zdobywamy podczas naszych przygód, wypada z mobków, głównie podczas po prostu levelowania bądź robienia fabularnych questów. To jest losowo naprawdę i też losowo pojawiają się na nich klucze, które można oczywiście logicznie otworzyć te właśnie te skrzynki, bądź same klucze możemy kupić za diamenty, bądź które właśnie znacie z systemu mikropłatności. I okej, no skoro mam jeden taki klucz, to otworzę specjalnie dla was właśnie jedną taki skrzynek. Teraz odblokowała się, od unlocked. O, użyjemy. I dostałem buff do znajdowania magicznych przedmiotów. Tutaj mogę się natychmiastowo naprawić. I chyba coś jeszcze. I jeszcze coś do zmiany wyglądu. Tutaj na przykład mamy zamianę w zwierzęcia, albo zwierzę, albo jakieś glut. Oz. Tutaj mamy jakieś potrzebne. Dobra. A zobaczymy, jak to wygląda. Aha, to już to widziałem. To jest różowy struś. No niestety nic nie można. Można sobie tylko tak chodzić i dziwnie wyglądać. Nic specjalnych rzeczy nie robi. Dobra, wracamy do swojej postaci. Czy to wszystko zostało? Chyba tak, dobra. Te marki to widzieliście w poprzednim filmie, związane z PvP, z tym trybem World vs World. Ten fajny buff mi się podoba. Dobra, pokażę wam coś jeszcze, jakieś zadanie może, ale to za chwilę. Dobra, rozwidzimy trochę. No jeszcze tych stronach, jak sami widzicie, jeszcze nie byłem, także trochę przygód ze mną spędzicie. Okej, to warto skręcić. Jakiś opus. Waypoint zaliczony. Trochę jak ekspa padło. W tej grze naprawdę bardzo warto zwiedzać wszelkie zakamarki. Jak pewnie sami zobaczyli. Może wam się pochwaliłem, ale zdobyłem parę lokacji na full, czyli na 100% i dostałem tą niebieską skrzynkę. Tutaj też były różne przedmioty, zwykle właśnie przedmioty dla naszej postaci, odpowiednie na związane z danym poziomem tej krainy. O, tu mamy jakiś event, jakieś zadanie. No i ładnie. Coś musimy zebrać z tych nieumarłych.
Okej, jak sobie widzicie, zapełnił się pasek z zadaniem oraz zdobyłem item potrzebny do eventu. On się zakończy akurat wtedy, gdy wszyscy gracze uzbiorą ten pasek, nie tylko ja. Niestety ja jestem sam tutaj i będzie ciężko to zrobić. Okej, to wam jeszcze pokażę szybko tak jedną z umiejętności elitarnych. Tutaj mamy skille nasze, które już pewnie znacie. I wykupię właśnie za 30 skill pointów jedną z elitarnych, już maksymalnie umiejętności dostępne dla mojej klasy. Tutaj wymienię. I jestem ciekaw, jak ona działa, bo tu pisze, że zamienia się w coś. Okej, fajnie się. Okej, zamieniłem się przez chwilę, czy dodało mi parę nowych umiejętności, raz przybufowało mi postać, ale na krótki czas. Dobra, zbierzemy loot i oddamy kolesiowi i zobaczymy, jak będzie nasz progres w evencie. Bardzo dużo. No to widzę, że zaraz skończymy to. To za chwilę. Muszę chodzić z tymi młotkami. Okej, gdy na przykład wszyscy gracze by tutaj zbierali właśnie te itemy, to jest licznik czasu, który nam zaraz skończy się i dostajemy doświadczenie, punkty karmy oraz pieniądze. A to zadanie, które mam teraz, to wykonam później. I będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że wam ten materiał się spodobał oraz również ten kanał. Jeśli jesteście ciekawi dalszych moich przygód, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Oraz zapraszam do poprzedniego filmu, gdzie jest konkurs dla fanów Diablo 3, gdzie można wygrać klucze do wersji próbnej. A ja żegnam się z wami, cześć i na razie.